Anna Świadkowie Bożego Miłosierdzia Annie Dąbskiej powierzono misję, przygotować polski naród do nadchodzących wydarzeń. Oczywistym jest, że ten typ literatury to objawienie, a nie jak chce kler objawienie prywatne. Dodać należy, że jest to objawienie współczesne, a nie proroctwo, bo nie tyle mówi o tym, co się stanie, ile jacy my powinniśmy stać się w nadchodzących czasach. Rozmowy z ludźmi w niebie Kościołem Zwycięskim i w czyścicu Kościołem Cierpiącym zostały udostępnione ogółowi po to, abyśmy głęboko zrozumieli, że my Kościół Walczący i oni, to jeden Kościół. Oni widzą, co nadchodzi, istnieją poza czasem i chcą nam pomóc w przygotowaniu się do wielkiego oczyszczenia. Wstęp. Książka niniejsza zawiera fragmenty rozmów ze zmarłymi i ich świadectw dotyczących śmierci, spotkania z Bogiem i życia z Nim. Zapisywałam te rozmowy od 1966 roku. Początkowo były to głównie rozmowy z moją matką. Matka moja zmarła pod koniec 1965 rok. Okoliczności jej śmierci, w tym moją przy niej obecność, uważałam za wyraźną łaskę Bożą. W chwilę po jej śmierci stałam się jakby świadkiem jej radosnego powitania na tamtym świecie przez rodzinę i przez bardzo wiele innych osób. Matka była szczęśliwa i oni wszyscy też. Byłam tego świadoma, jednak sama nie mogłam w ich radości uczestniczyć, bo tak silny był ból oddzielenia od matki, rozdarcia jak gdyby przepołowienia. Choroba i śmierć matki spowodowały nawet długotrwałe pogorszenie mojego stanu zdrowia. Dopiero rozmowy z nią pomogły mi powrócić do równowagi. Jeszcze za życia mojej matki nasz wspólny przyjaciel, starszy ksiądz obdarzony darem jasnowidzenia, z czym się starannie ukrywał, zapytał mnie, czy nigdy nie próbowałam pisać nie myśląc o niczym, to jest próbując wyłączyć swoje myśli i oddając ten czas Bogu. Zapytałam wtedy, po co? Przypomniałam sobie to wydarzenie pół roku po śmierci matki. Siadłam przy biurku, wzięłam ołówek i oparłam na odwrocie jakiegoś druku, myśląc o matce. Wtedy po raz pierwszy matka powiedziała mi, że żyje, że jest bezgranicznie szczęśliwa i że nieustannie za mnie prosi. Przerwałam, myśląc, że trzeba iść do psychiatry. Po paru miesiącach spróbowałam ponownie rozmawiać. Po kilku rozmowach napisałam do tego kapłana prosząc o rozeznanie, czy jest to moja autosugestia, czy mówi do mnie moja matka, czy też jest to dzieło złego ducha. Przyjechał z drugiego końca Polski. Po długiej kilkugodzinnej modlitwie powiedział, to jest twoja matka. Możesz być zupełnie spokojna, nie obawiaj się rozmawiać z nią. Ona cię bardzo kocha. Od tej pory rozmawiałam coraz częściej, a że odpowiedzi matki były logiczne, w treści bardzo piękne i podawane jej stylem, uspokajałam się i zaczynałam pytać, poczynając od spraw najbliższych nam obu, Polski, nieba, sensu życia, stosunku Boga do ludzi i tak dalej. Matka mówiła mi najchętniej o Bogu i jego pragnieniu włączenia nas w dzieło zbawiania świata, naszego narodu i każdego z nas. Jej uwielbienie dla Boga, zachwyt, miłość i cześć udzielały mi się. Od 1967 roku. Stale już rozmawiałam z matką. Często prosiła mnie o pomoc dla pewnych osób. Zaczęło się to od Bartka, którego poznałam wtedy na gruncie towarzyskim, a o którego prosiła mamusia jego zmarła matka, wiedząc, że jest zagrożony samobójstwem, co również on sam mi kiedyś powiedział. Obie matki mówiły mi, jak mu pomóc, charakteryzowały jego sposób myślenia, mówiły, co jest mu bliskie, przestrzegały, czym mogłabym go dotknąć. Wskazówki okazywały się nadzwyczaj trafne i nigdy, ani w przypadku Bartka, ani innych osób, nie zawiodły. Zawsze zwracano moją uwagę tylko na cechy pozytywne i proszono o jak największą delikatność i wyrozumiałość. Nigdy też osoby dwa proszące nie traciły nadziei na zwrócenie się ku Bogu tych, za których prosiły, nawet jeśli moja pomoc była odrzucana. Bartek właściwie nie otworzył się na to, co starałam się mu przekazać. Przeszkodziła mu w tym słabość fizyczna i związane z beznadziejnością jego sytuacji alkoholizm. Żołnierz ZWZ, AK, członek KDW, partyzant, uczestnik powstania warszawskiego. Z
skazany po wojnie na karę śmierci zamienioną na dożywocie, przesiedział wiele lat w więzieniu. Po wyjściu odmawiano mu przyjęcia do pracy, był nadal prześladowany przez służbę bezpieczeństwa. Do tego doszła perspektywa kalectwa. Po roku naszej znajomości zginął w wypadku. Dopiero po swojej śmierci przyjął moją pomoc, co więcej. Zostaliśmy przyjaciółmi. Rozmawialiśmy bardzo dużo. Początkowo ja, na prośbę jego matki, starałam się rozmawiać z nim. Później Bartek chciał mi się zrewanżować, mówiąc dużo o tym, co sam poznawał. W szczególności zdał obszerną relację ze swojej śmierci i okresu oczyszczenia, próbując ukazać wspaniałość miłosierdzia Bożego względem niego i w ten sposób wyrazić Bogu swoją wdzięczność. Czasem zwracał mi uwagę, z jednej strony na swoje błędy w życiu, chcąc, byśmy ich nie powtarzali i uniknęli jego drogi wstydu i oczyszczenia, z drugiej na moje zaniedbania, pragnąc, abym przyniosła jak najwięcej chwały Bogu i nie marnowała jego darów. Wiem, że zawsze mogę liczyć na niego, jak i na każdego z moich przyjaciół, tam, bo oni wszyscy stają się naszymi przyjaciółmi, w Bogu, we wspólnocie świętych. Ojca Ludwika Op, starszego kapłana uprawnionego do opieki i rozeznawania objawień prywatnych, intelektualistę, prawnika, człowieka wszechstronnie wykształconego, prowadzącego wiele osób świeckich i ogromnie przez nie kochanego, poznałam za pośrednictwem jednej z nich. Aż do swojej śmierci w końcu 1969 rok. Był moim ojcem duchownym, a ponieważ mógł pomagać mi w ten sposób również z nieba, a ja prosiłam go o to, jest nim do dziś. Do niego zwracam się w razie trudności teologicznych i filozoficznych, w sprawach wiary i moralności, a także w sprawach Kościoła. Ojciec Ludwik odpowiada z całą gotowością i dobrocią, dając cenne rady mnie i moim przyjaciołom i przyczyniając się do pogłębienia naszego życia wewnętrznego. Nie tylko matka, Bartek i ojciec Ludwik, ale wszyscy przechodzący do świata Bożego Nieba, czyścica, starali się ukazać nieskończoną miłość i miłosierdzie Boga względem nas, ludzi. Celem tych rozmów, co stwierdzają także moi rozmówcy, jest zawrócenie nas ku Bogu, ukazanie nam wspaniałości Boga i Jego planu zbawienia nas, Jego szacunku dla naszej wolności, Jego bliskości, wyrozumiałości, delikatności, troski o nas i opieki. Poznajemy też wspólnotę świętych obcowania między Kościołem triumfującym i cierpiącym a nami, którzy z trudem podążamy ku Bogu. Spisane rozmowy mają po części charakter osobisty, niemniej liczne ich fragmenty, w których wyjaśniano mi pewne sprawy z zakresu wiary, między innymi dotyczące świętych obcowania, mają charakter ogólny, jak gdyby przeznaczony dla większej liczby osób. Niekiedy byłam wręcz zachęcana przez moich rozmówców do dzielenia się niektórymi tekstami. Udostępniane znajomym wywoływały rozmaite reakcje, od odrzucenia, przez powątpiewanie do zachwytu. Ci, którzy akceptowali te teksty, podkreślali, że umacniają ich w wierze, zmniejszają lęk przed śmiercią, a przede wszystkim budzą głęboką ufność do Boga, pewność Jego miłości i miłosierdzia, pragnienie bliższego obcowania z Nim, odpowiedzenia na Jego miłość do nas. Twierdzili ponadto, że obecnie bardziej doceniają wymianę darów pomiędzy niebem, czyścicem i ziemią, życzliwą bliskość zmarłych, ich pomoc dla nas i opiekę nad nami, jak również naszą możliwość wspomagania modlitwami i uczynkami miłosierdzia oczyszczających się, a nawet świadomość, że możemy wspólnie z naszymi zbawionymi braćmi i siostrami radośnie uczestniczyć we mszy świętej. Ogólnie mówiąc, twierdzili, że czują się bardziej cząstką Kościoła powszechnego. Podkreślali właśnie to, a nie samo zaspokojenie ciekawości, jak tam jest, czy podekscytowanie nadzwyczajnym charakterem tekstów. Czasem wyrażali pragnienie, by teksty te mogli poznać ich bliscy. Niekiedy wręcz przekonywali, że warto je upowszechnić, gdyż mogą pomóc wielu osobom. Czy przekonywana w ten sposób, że teksty te mogą pomóc niektórym osobom w umocnieniu wiary i ufności do Boga, zdecydowałam się udostępnić swoje zapisy. Zachęcał mnie do tego także obecny kierownik duchowny teolog, jezuita.
W zamiarze tym zostałem ponadto utwierdzona przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa w rozmowie, której treść zamieszczona jest na początku rozdziału 6. Pan nasz nie tylko życzył sobie udostępnienia zapisanych już rozmów, ale wskazywał wybranych rozmówców. Nasi przyjaciele z nieba, wiedząc o życzeniu Pana, składali swoje świadectwa o spotkaniu z Nim w śmierci i o przejściu do Królestwa Niebieskiego. Pan sam zechciał też w roku 1989 powiedzieć o roli Maryi, jako naszej orędowniczki, wspomożycielki, która nieustannie wstawia się za nami, błaga i szuka ratunku dla każdego z nas. Te wspaniałe słowa Pana znajdują się na początku rozdziału 7. Zamieszczone teksty są zestawione w 4 grupy. 1. Relacje osobiste pierwszych rozmówców, matki Bartka i ojca Ludwika, rozdział 1. 2. Rozmowy i wypowiedzi o Bogu miłosiernym, niebie, czyśćcu i piekle, o miłości Boga do nich przebywających w Jego Królestwie, o Maryi, Królowej Nieba, i aniołach, domownikach Pana, rozdział 2, o ojcowskiej miłości Boga do nas, ludzi żyjących na ziemi, o prawach Bożych, o pomocy wzajemnej między niebem i czyścicem a ziemią, rozdział 3, 3. Osobiste świadectwa ze śmierci, spotkania z Bogiem i Jego miłosierdziem, o moich bliskich, rozdział 4, o różnych osób, o które zapytywali, przeze mnie, moi przyjaciele i znajomi, rozdział 5, o osób wybranych przez Pana, rozdział 6, 4. Słowa Pana Jezusa i Maryi, rozdział 7. Podział nie jest ścisły, ponieważ w relacjach osobistych występują fragmenty o charakterze ogólnym, a niekiedy i odwrotnie. Poszczególne osoby mają swój indywidualny styl, zdarzało się, że byli po nim rozpoznawani przez rodzinę. Matka moja, artystka, mówi stylem emocjonalnym, używając wyrażeń zaczerpniętych z naszej poezji patriotycznej i religijnej, tak mówiła za życia. Inny jest żywy, obrazowy, niekiedy dosadny styl Bartka, inny styl Ludwika, intelektualny, spokojny styl kapłana przyzwyczajonego do tłumaczenia różnych kwestii dotyczących wiary. Szczególny charakter mają rozmowy początkowe tuż po śmierci. Rozmówcy usiłują jak najwięcej przekazać, wytłumaczyć, objaśnić, ciesząc się możliwością takiej wymiany myśli, a jednocześnie wyrazić szczęście swojego życia oraz swoją wdzięczność i uwielbienie Bogu, Stwórcy, Zbawicielowi, sprawcy tego stanu niekończącej się radości, w którym istnieją. Centralnym motywem rozmów jest Bóg, odnaleziony już i rozpoznany, Ojciec przebaczający, współczujący i miłosierny ponad wszelkie wyobrażenia ludzkie, kochający miłością bezgraniczną i niepojętą. Anna, uwaga! Imiona większości rozmówców zostały zmienione. I pierwsze rozmowy z matką Bartkiem i ojcem Ludwikiem, 4 matka Ksi i 1966 rok. O, jestem tu przy Tobie. Żyję pełnym życiem. Jestem szczęśliwa. Kocham Cię, dziecinko moje. Pomogę Ci zawsze, gdy będę mogła. Wzywaj mnie, gdy będzie Ci ciężko, ja Ci pomogę. I ojciec też. Moje dzieciątko, nie jesteś sama nigdy, zawsze pamiętaj o tym. Błogosławieństwo moje daję Ci i... Będzie dobrze, będzie dobrze. Dożyjesz i zobaczysz. Ściskam Cię. Twoja matka. O, czy cierpiałaś w chwili śmierci? Zapytałam. O, nic takiego nie było. To była radość. O, kto był przy Tobie? O, Bóg. Potem moi rodzice, Twój ojciec i wszyscy, którzy kochali mnie. Nie czułam śmierci. To tak jak otwarcie oczu. Czułam radość ze spotkania z bliskimi. Byli przy mnie, cały tłum. Była radość. O, czy widziałaś mnie? O, widziałam i martwiłam się, że nie mogę dać Ci znać, jak mi dobrze. Nie myśl o tym, co przeszły okoliczności choroby, śmierci, pogrzebu. Wszystko jest tak, jak miało być. A teraz jesteś na nowej drodze życia. Cały czas czuwam nad Tobą, nie opuszczę Cię. Córeczko, żebyś Ty wiedziała, jak bardzo tam w niebie się kocha. Córeczko, tak bardzo chcę, żebyś mi uwierzyła. Ja Ci pomagam, jak mogę, nawet nie wiesz ile razy. Jestem szczęśliwa tak bezgranicznie,
Jak to nie mogło być na ziemi? Nikt tu nie jest samotny. O kiedy umrę? O jak spełnisz to, co masz do zrobienia? Nie wcześniej. Ojciec jest tu ze mną, mówi ojciec. O, jestem twoim ojcem nadal. Musisz uwierzyć, że to nie ty sama zmyślasz, tak pomyślałam, to my mówimy do ciebie. Kochaj nas, myśl o nas, wzywaj nas. Bądź, kochanie, dobra, staraj się być dobra, to cię zbliży do nas. Nie schodź ze swojej drogi. Dobrze idziesz. Daj sobą kierować. 26 grudnia 1966 Boże Narodzenie spytałam mamę, czego mogę jej życzyć. Oto ja ci życzę wypełnienia twojego przeznaczenia, planów Bożych względem ciebie. Ja niczego nie potrzebuję. Wszystko jest już spełnione i nie mogę pragnąć więcej, bo rzeczywistość jest bez porównania doskonalsza i wspanialsza niż wszystko, co wymarzyłam sobie. 5. Zostawiam ci moje błogosławieństwo na nadchodzący rok i obiecuję ci pomoc. Myśl o nas i wzywaj nas. My cię kochamy, więc pragniemy, żebyś się do nas zwracała. 28.i.967 Zapytałam matkę, oczy wszystko możesz zobaczyć? O tak, ale inaczej. Tu się widzi istotną treść rzeczy, jej promieniowanie, oddziaływanie, sam rdzeń danej rzeczy czy sprawy. Oczy ludzi się widzi? O tak i nie. Ludzi widzę jak dawniej, ale jednocześnie ich wnętrze, ich stan i ich uczucia. Oczy i myśli? O nie. O a moje? O z tobą rozmawiam. Oczy wszyscy by tak mogli rozmawiać? O nie, to jest specjalna łaska dla mnie, że mogę mówić z tobą. Oczy, prosiłaś o to? O tak, ogromnie. Oczy, to będzie trwało? O tak, pozostanie, o ile ty będziesz tego chciała. 9.i.1967 O mamo, powiedz mi, jak dojść do Chrystusa? Jaką drogą? Co robić? Czego on sobie ode mnie życzy? O córeczko, to pytanie jest tak doniosłe, że nie mogę odpowiedzieć ci na nie sama. Muszę się poradzić tych, którzy cię znają lepiej niż ja. Tylko ty możesz dojść do Jezusa. Bo on czeka na każdego z nas, ale my musimy sami chcieć dążyć i tylko my możemy wydobyć z siebie potrzebne siły. Możliwe jest dojście poprzez miłość do niego i poprzez miłość jego ku nam. On i tylko on wie, co komu jest potrzebne i co dla kogo jest pożyteczne, i nikt nie może wchodzić pomiędzy niego i ciebie. Zrozum, kochanie, że ja ze wszystkich sił chcę, abyś była tu z nami, ale jaką drogą masz iść, ja ci powiedzieć nie mogę. Ty sama musisz ją odnaleźć i wybrać. Wszyscy szukaliśmy i nie ma innych praw, jak tylko samemu szukać i iść. Trzeba nie ustawać i kochać, ciągle kochać, bez załamań, bez ciągłego cofania i przerw, to jest najpewniejsza droga. Kochać, córeczko, we wszystkim i we wszystkich ludziach widzieć go i kochać, i nie odrzucać nikogo i niczego, bo we wszystkim jest jego miłość. Ale drogę właściwą może ci wskazać tylko on, a nikt z nas. O czego Jezus sobie ode mnie życzy? O jednego na pewno, całkowitej miłości i chęci bycia z nim. To ci mogę powiedzieć, ale nie mogę wskazać ci twojej drogi. Kochanie, ja naprawdę nie mogę wiedzieć, co dla twojej najgłębszej istoty jest najważniejsze i najpotrzebniejsze, to jest tajemnica, albo ponieważ bezgranicznie cię kocham, robię wszystko, abyś ze swej drogi nie odeszła, wstecz. Moja opieka i miłość będą przy tobie zawsze, ale ty i tylko ty opowiesz się za wyborem i nikt z nas nie może siłą sprowadzić cię tutaj. My ci tylko we wszystkim pomagamy, ale wybór, kochanie, musi być samodzielny. 10 lutego 1967 6 nie spotkałam na odczycie Bartka, znajomego SAK, któremu miałam przekazać lekarstwo. Przyszło mi na myśl, że chyba będę musiała mu je zawieść, na co zupełnie nie miałam ochoty daleko i takie narzucanie się. Spytałam, czy koniecznie muszę tam pójść, czy mogę zaczekać. O, musisz pójść. To jest ostatnia chwila i nie ma na co czekać. On jest zupełnie załamany. O co na to jego matka? Matka Bartka, która też jest z panem,
Prosiłam moją matkę o pomoc dla syna, przeze mnie. Jego matka jest zrozpaczona i prosi cię na wszystko, nie zwlekaj. Ona tak bardzo jest przerażona jego stanem fizycznym i psychicznym również. O jak mam się zachować? O bądź serdeczna i dobra. To jest potrzebne. O czy tego sobie nie wymyśliłam? O nie, to jest prawda. Chciałaś pomagać i dajemy ci możliwość? Idź koniecznie, bo to jest już ostatni moment. O nie, chciałabym się narzucać. O nie, nie będziesz się narzucać. Jesteś tam potrzebna. Jego matka prosi cię w imię miłosierdzia, zrób to. Opowiedz jej, mamo, że zrobię dla niej to, o co mnie poprosi, bo czuję jej miłość do syna i dobroć. Czy ona to słyszy? O tak, ona to słyszy. Jutro po pracy obie będziemy ci pomagać. Kochanie moje. Pomaganie to nie przyjemność, to dawanie z siebie tego, czego się nie lubi dawać. I trudu, i wysiłków, i wielu wyrzeczeń trzeba, ale to tylko jest coś warte. Tym razem trud i twoja miłość własna, ale wiem, że to zrobisz, córeczko. 1.i.1967 Oczy jesteś ze mną, gdy jestem z ludźmi, pracuję, stoję w kolejkach i tp. O tak, to wszystko mnie interesuje, ale najbardziej to, co ty przeżywasz w duszy, a tylko to jest istotne. Córeczko, łączy mnie z tobą wspólna miłość do Boga, do Polski, do sprawiedliwości, do prawdy, prawa Bożego na ziemi. To nas tak mocno łączy. O czy mam opiekuna anioła stróża? O masz, ale nie wolno mi mówić o nim, zaś Pan pozwala mi na opiekę nad tobą niezależnie od jego anioła opieki. O czy mój anioł stróż mnie kocha? O tak. Tu nie ma braku miłości, wszystko jest w niej zanurzone. O czy pomaganie nie jest nudne lub obciążające? O nie, to nie jest przymus, to jest łaska Boża móc pomagać, to największe szczęście. A komuż bardziej niż tobie? Ojciec myśli tak samo. Tu nie można mało kochać. 27 lutego 1967 zastanowiłam się nad tym, że moje rozmowy z mamą nabierają charakteru współpracy w pomaganiu innym. Matka nawiązuje do tego, oto są początki naszej współpracy, a potem zobaczysz, co będziemy robiły. Wspólna praca jest możliwa i jest pozwolenie Pana na to, aby móc wam tak pomagać. 7 z list upodyktowanego przez mamę do jej chorej siostry stryjecznej, Jadwigi, więźniarki Pawiaka i Ravensbrück, przebywającej w domu dla przewlekle chorych w województwo zielonogórskim, o cokolwiek prosiłaś, spełniono ci i chwal Boga za jego dary, bo nigdy nie są ubogie ani skąpe, ale trzeba mocy, aby je dźwigać, a ty, Jadwisiu, ją masz. Kiedyś. W młodości, w rozmowie o tym, co chciałyby osiągnąć jako najwyższą wartość, ciotka Jadwiga wymieniła męstwo, jej siostra Alina, zdolność miłowania, matka moja, ufność, zawierzenie Panu. Wszystkie trzy uzyskały te dary poprzez warunki życia, jakie Bóg im dał. Patrz też rozdział 4. 5.i.1967 zapytałem matkę. O czy cię nie nudzi to powolne przelewanie myśli w słowa? O nie. To pozostaje już na zawsze na dowód, że jest możliwa łączność z nami, i będzie to pierwszy znak na dowód istnienia życia poza grobem, życia świadomego i pełnego, jakie my tutaj mamy. Moja córeczko, jestem dumna z ciebie, ilekroć postąpisz ładnie. To bardzo nas zbliża i związuje ze sobą. W sprawie Bartka, a raczej pomocy Bartkowi, który przeżywał rozmaite trudności, tracił chęć do życia, szacunek dla siebie pił, otrzymywałam niejednokrotnie wskazówki od mojej matki. Zdarzało się również, że otrzymywałam je wprost od matki Bartka. Przytoczone poniżej pochodzą od mojej matki z tym, że obie matki porozumiewały się i działały razem. Z perspektywy czasu mogłam ocenić, jak bardzo były trafne i ogromnie mi pomogły w zachowaniu się wobec Bartka. O nie, trać szacunku dla niego. On może sam jest przekonany o swoim pijaństwie, ale to tylko rozpacz i chęć zapomnienia o nieudanym życiu, jak sądzi. To ty masz mu wskazać cel i sens życia, i w ogólności, i jego własnego.
zrozumie. Nie obawiaj się być szczera. Nie od razu wszystko, ale mów z nim tak, aby sądził, że nie traktujesz go z góry. Mów jak do przyjaciela, do kogoś, kto dużo zrozumie. Zaufaj mnie jego inteligencji i bądź taka szczera, jak potrafisz być z kimś bliskim. Nie ma mowy o wyśmiewaniu się z ciebie. To tylko pomoże mu otworzyć się, a on się dusi. On płaci zaufaniem za zaufanie, a dobrocią za dobroć. Tu nie obawiaj się fałszu i podstępu. Może tylko nie od razu wszystko, bo to go przytłoczy. Nie puść się, bądź nastawiona na to, jak mu pomóc, jak mu dać trochę nadziei i radości, a my ci podpowiemy. Dobrze to robisz i wierzymy, że dasz sobie radę. Zastanowiło mnie, dlaczego właśnie matka Bartka może prosić bezpośrednio o pomoc dla syna, bo tego pragną zapewne wszystkie matki. I któregoś dnia zapytałam ją, czy aby nie ofiarowała Bogu swego życia za życie syna była aresztowana przez gestapo, a Bartek, jedyne dziecko pozostałe jeszcze przy życiu, zdążył po przejściu Niemców wyskoczyć przez okno i zbiec. Odpowiedziała mi, o tak, dziecko, ale nie wiedziałam, że do tego dołożę kilkanaście lat choroby i inwalidztwa była tak bita, że miała uszkodzony kręgosłup. 2.i.1967 oddałaś to Jezusowi Bartka i jego losy, a on nie zawiódł nigdy nikogo. Jego słowo i moc są nie do złamania. I nigdy nie stracił ten, co mu zaufał? Módl się codziennie, polecaj, przypominaj, bo to twój braterski obowiązek, ale ufaj i bądź spokojna. 8 potrzebne było, abyś ty prosiła, a my tu również nie ustajemy w błaganiach. Ale wy na ziemi macie ogromne łaski i wszystko będzie wysłuchane, o co poprosicie z ufnością. Bo ufność jest potwierdzeniem wiary i miłości, więc oznacza, iż wierzycie i kochacie, nie widząc tego, który tu jest z nami, w pełnym świetle. Dla wierzących, dla ich ślepej wiary on wszystko zrobi przez miłosierdzie, które wywołujecie. To jest ta wasza wielka szansa i możliwość. Wzywaj go poprzez miłosierdzie i ślepą dziecinną ufność w pomoc, którą on wam da na każde wezwanie. Bo pragnie darzyć, pomagać, być wzywany, bo tak bezgranicznie nas kocha i czeka na każdy najsłabszy szept, aby iść, śpieszyć z pomocą, dawać, rozumiesz, dawać wszystko, całkowicie, hojnie, ale nie narzucając swoich darów nikomu, tylko na wezwanie, zrozum. Tylko jeżeli człowiek sam chce, nie inaczej, bo istnieje i szanowana jest przez Stwórcę wolna wola stworzenia. To działanie Boże jest cudowne w swojej wspaniałomyślności i delikatności. Ale też nadużywacie albo nie prosicie, a można i trzeba bez przerwy o wszystko i wszystkich ludzi prosić. 5.i.1967 moja malutka, cieszę się, że chodzisz często do Komunii Świętej. Gdybyś wiedziała, co daje komunia, chodziłabyś codziennie. Pomyślałam o spowszednieniu. O Bóg nigdy spowszednieć nie może. On wzrasta w człowieku i coraz silniej poprzez nas promieniuje, działa na zewnątrz, daje światło innym ludziom. 9.i.1967 O dobrze, żeś jednak poszła do Komunii Świętej. On Jezus zmywa z nas wszystek brud i odradza nas na nowo. Słyszałaś Jego głos. Uszanuj Go i zapamiętaj na przyszłość. To wielka łaska i bądź jej warta. Kiedy przepraszałam po Komunii Świętej, że jestem taka brudna, usłyszałam, o ja jestem czysty, okryję Cię swoim płaszczem. Zrozumiałam, że Jezus zdejmie ze mnie każdy brud, a tylko muszę przyjść do Niego, lepiej nawet brudna niż wcale. Bóg jest miłością. 18 kwietnia 1967 oproś Chrystusa Pana do naszego domu jako lekarza dusz i mistrza. On zawsze chce pomagać i leczyć, a ty w Jego obecności będziesz silniejsza i spokojniejsza. Bóg w tej chwili pozwala na uchylenie przed wami zasłony dzielącej ludzkość, korzystaj z tego i przez ciebie niech korzystają inni. To Jego miłość daje nam prawo dzielenia się z wami naszym doświadczeniem, wiedzą, możliwościami wprost cudownymi, pomagania wam. I my nie przypuszczaliśmy, że Jego miłość, zaufanie, wielkoduszność, dobroć dla nas i dla was, dla całej Polski,
przeszłej, teraźniejszej i przyszłej, może być tak ogromna, taka przechodząca wszelkie, nawet nasze wyobrażenia. Widzisz, trudno o tym pisać nawet tu, u nas znających i rozumiejących Jego prawa, Jego sprawiedliwość, Jego miłość do nas. Żyjemy w zachwycie, w uniesieniu, we wdzięczności, w niemożności oddania Bogu należnej Mu chwały. Pomóżcie nam w tym. Bóg jest miłością, dla nas Polaków, miłością nagradzającą, miłosierną, błogosławioną. Mimo wszystko, cośmy przeszli od pokoleń, Jego miłość tak przerasta nasze zasługi, że są jak płomień 9 świecy przy pełnym blasku słońca. Nic tylko miłość i wdzięczność, tylko to Mu się należy. On, to Ojciec wzruszony, kochający, kojący ból, wnoszący radość, opiekę i błogosławieństwo, wszystkie dary Jego Królestwa są dla nas. On się dzieli z nami, daje wszystko. Gdy mówię Ci o Bogu i czujesz radość, to jest to bardzo słabe odbicie tej radości, w której my przebywamy stale. Dzielę się nią z Tobą, a mam wrażenie, że udzieli się też ona wszystkim, którym to będziesz czytała. Wiem, że słysząc to, co mówię Ci o Nim, tak bardzo nieudolnie, jednak zaczynasz lepiej, prawdziwiej odczuwać, kim On jest i siłą rzeczy, bardziej Go kochać. Wiem, że chcesz to mówić wszystkim, którym możesz, taki jest On. Córeczko, wiem, że w miarę jak Twoje zrozumienie będzie wzrastało, będzie się rozwijała Twoja miłość do Niego, nie może być inaczej, a w miarę wzrostu miłości w nas wzrasta i zrozumienie, i chęć dzielenia się swoją miłością, pragnienie budzenia jej w innych. Gdybyż można było przed całą ziemią ukazać Go w Jego pełnym blasku, w całej sile miłości do nas, nie mogłoby istnieć kłamstwo ani żadne inne obiekty miłości prócz Niego. Ale niestety, na ziemi jest jednocześnie wiele szkół stopni rozwoju, co doskonale wiesz, ale nie wiesz tego, że nawet najniższa z nich zdolna jest do pojęcia Boga. Gdybyż przedstawiono Go od razu właściwie, nie strasząc, nie robiąc z Niego stróża praw, dozorcy, kata, surowego sędziego, wszystkiego, co jest Jego zaprzeczeniem, a co służy jednym do straszenia lub trzymania w ryzach innych ludzi, w Jego imię. To wprost przerażające, jak my sami szkodzimy sobie i bliźnim swoim. Staraj się, gdzie możesz, prostować fałszywe mniemania. Każdy jest zdolny do zrozumienia, że istnieje miłość bezgraniczna, wspaniałomyślna, królewska i ojcowska zarazem, że nie ma ludzi mniej lub bardziej kochanych, że nie istnieje kara Boża, a tylko pomoc Jego i ratunek wśród kar, którymi my sami usłaliśmy ziemię. Ani jedna wina jednostkowa przeciwko Jego prawom, a szczególnie przeciwko prawu miłości bliźniego, nie ginie, przeciwnie, obciąża wspólny los wszystkich. Dlatego przebaczanie lub branie na siebie przykrości w duchu spłacania długów własnych, a i innych ludzi, nie jest żadną zasługą, jest podstawowym naszym obowiązkiem. Oczyszczamy w ten sposób atmosferę duchową ziemi. To ważne, a szczególnie teraz, kiedy wielu ludzi będzie mówiło, za co mnie to spotyka? Nigdy za karę, zawsze wraca własny stosunek do ludzi, własna nasza niechęć, nieżyczliwość, brak miłości, potworna obojętność lub lekceważenie cudzych cierpień. Mów to, pytaj ich i siebie, czy nigdy nie skrzywdziłam, nie obciążyłam? Czy zawsze pomogłam? Czy nie były mi obce cudze bóle i strapienia, którym mogłabym ulżyć? Czy nie ominęłam w życiu wielu potrzebujących pomocy w pośpiechu do własnych spraw? A tak właśnie wraca do ludzi ich brak serca, współczucia i miłosierdzia. Piękne słowo litość zostało zdewaluowane do znaczenia jakiegoś łzawego gestu, gdy w rzeczywistości jest wspaniałą drogą miłości bliźniego, drogą budzenia w sobie zdolności współodczuwania, chęci pomocy, podzielenia z innymi ich ciężarów, ulżenia im, a więc drogą rozwijania poczucia wspólnoty, współodpowiedzialności, wspólnej braterskiej drogi dzieci Bożych. Jeżeli tego nie obudzisz w sobie na ziemi, tu nie będziesz mogła, marząc o tym, nieść pomocy, będziesz pozbawiona możliwości współpracy, wspólnego, braterskiego szczęścia. Wiesz, że tu wzrasta szczęście nasze poprzez szczęście każdego z nas i wzajemnie.
Ja na przykład otoczona jestem atmosferą miłości, radości, przyjaźni nieskończonej ilości ludzi, nie tylko rodziny, wszystkich, którzy kochają to, co ja, a moja radość i szczęście wciąż rośnie w miarę poznawania jego praw, jego miłości i dobroci, w miarę doznawania jej dowodów. Córeczko, czy mogłam przypuszczać, że to mnie czeka? Tłumacz bliskim ci ludziom, że żadne jogi, żadne ćwiczenia, żadne pozycje ciała ani nic, co jest mechaniczne, do Boga nie zbliży. Ale nawet analfabetę lub niedorozwiniętego umysłowo zbliża ku niemu każdy akt miłości bliźniego. Kiedy serce ci się ściska na widok krzywdy czy niesprawiedliwości, jesteś blisko niego, bo czujesz jego miłością, chęcią pomożenia, pomocy, współczucia. Tak staraj się żyć. Jaka to musiała być miłość? 10-17 września 1967 o tych, którzy kochają go i pragnęli w życiu służyć mu, obdarza on w swoim niebieskim królestwie darami tak przechodzącymi ich marzenia, że nie sposób tego opisać. Czyż ja, córeczko, mogłam spodziewać się takiej nagrody? I za co? Cóż ja zrobiłam? A ile okazji zmarnowałam, wiesz, córeczko, dobrze. A jednak jestem kochana, przyjęta, otoczona szczęściem bezgranicznym, wiecznym, pełnym radości, wiedzy i piękna. Kochanie, ja tylko chciałam zaufać mu całkowicie. W ostatniej chorobie był to paraliż lewostronny, skutek choroby nadciśnieniowej i wylewu. Przy zachowaniu całkowitej przytomności i mowy oddałam się w jego ręce, uznałam jego miłość do mnie za prawdę pełną, rzeczywistą, konkretną. Uwierzyłam mu. To tak mało. Proszę cię, uwierz mi i spróbuj zrobić to samo, zawierzyć całkowicie, absolutnie, bezkrytycznie. Przecież niczego innego nie pragnę, jak tego, abyś była tu z nami, abyś mogła być tak szczęśliwa, jak tego pragniesz i więcej. Jeżeli nie możesz od razu, przynajmniej powtarzaj często, Jezu, ufam Tobie. Polegaj na Nim, składaj swoje ciężary na Jego ramiona, On je po to do Ciebie wyciąga. Jego przebite ręce, zranione są także dla Ciebie. Nie odtrącaj ich, spójrz choć na chwilę na rany. Dłonie wyciągające się teraz dla Ciebie, po Ciebie, do Ciebie, były przybite na krzyżu. Zrozum swoją nieczułość, niewdzięczność, niepojętą po prostu obojętność na to, co zaszło na Kalwarii. Przecież to miłość sama zeszła na ziemię. Kochanie, błagam Cię po prostu. Pomyśl, zastanów się, jaka to musiała być miłość, i staraj się myśleć o tym częściej. Żyj w Jego obecności. On naprawdę jest blisko, ale Jego delikatność jest tak wielka, że nigdy nie narzuci Ci swojej wielkości. Czyż dlatego można tak odpychać Boga? Nie rań Go, kochaj. Kochaj ze wszystkich sił, z całej mocy serca. W Królestwie Chrystusa 8.x.1967 opytasz, czy my jesteśmy w niebie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Żyjemy w jednym z nich. W tym, w którym szczęście nasze jest najpełniejsze. Ale to nie jest zamknięcie, więzienie, to własny wybór, a dostęp otwarty jest zawsze i wszędzie. Ale niebo to nie miejsce, to stan szczęścia, i zapewniam cię, że więcej nie moglibyśmy znieść w tej chwili, choć wiemy, że otwarta jest przed nami nieskończoność i wieczność. Dlatego poczucie czasu zanika, jest nieistotne. Nie ma pośpiechu. Niemożności zdążenia, groźby choroby czy starości, bo to ma znaczenie tylko wobec śmierci. W tej chwili jesteśmy skupieni na jednym zadaniu, pracy z wami, dla was, dla Polski, bo o to prosiliśmy i to nam Bóg w swoim miłosierdziu zlecił. Tą pracą możemy wykazać mu swoją miłość najpełniej. Jaka pomoc otacza każdego, kto odpowiada na nasze pragnienia i chce służyć Bogu lub któremuś z jego praw. Świętych obcowanie nie jest towarzyską konwersacją, jest ścisłą i piękną współpracą, która trwa od chwili, gdy Jezus dał nam możliwość spieszenia wam z pomocą, gdy swoją miłością do was, czyli czynną miłosierną miłością, podzielił się z nami i włączył nas do pracy nad zbliżeniem Jego Królestwa.
27-28 i 1968 rok. O mamo. Ojciec Ludwik mówi, że tam się wszystko wie w Bogu, a więc w prawdzie. Dlaczego mówisz na przykład o ile ktoś postąpi tak i tak? Przecież tam nie powinniście się mylić, Bóg wie, jak kto zadecyduje, a więc wy też wiecie to w nim. 11. W ogóle, gdzie ty jesteś, co to za miejsce, niebo, czyściec czy jak to nazwać? I dlaczego wolno wam nawiązywać z nami łączność? Jesteśmy obywatelami Jego Królestwa, chcę ci odpowiedzieć, może od najważniejszych spraw zaczynając. To miejsce, w którym jesteśmy, jest kręgiem miłości Boga poprzez swój naród. Jesteśmy włączeni w ciało mistyczne Chrystusa, w Jego Kościół wieczny. Jesteśmy obywatelami Jego Królestwa Niebieskiego, które czeka na dopełnienie się wami, aby stanowić jedność. Królestwo Chrystusa, prawdziwy Kościół powszechny, czyli jedność wszystkich ludzi połączonych wzajemną miłością, otoczonych Bożą miłością i żyjących w niej. Królestwo Chrystusa jest jeszcze niepełne, jest rozdzielone na żywych, w nim żyjących i umarłych, tych, którzy Boga odrzucili lub odrzucają, czyli żyją na ziemi, jak wy teraz, i wybierają nieustannie. Umarli, to ci, co żyją poza Bogiem, nie mają w sobie miłości i odrzucają ją lub odrzucili raz na zawsze. To znaczy umarli poza Bogiem, bez łączności z Nim, bez miłości, i nie weszli do Jego Królestwa. Jeżeli jeszcze żyją na ziemi, zawsze jest nadzieja, że obudzi się w nich miłość do Boga. I wszyscy nad tym powinniśmy pracować wspólnie. My to robimy i wy, a o ile większe byłyby wyniki, gdyby trwała między nami łączność i współpraca. Świętych obcowanie o istnieje dogmat Kościoła, świętych obcowanie, czyli pomoc tych, którzy już opowiedzieli się za Bogiem, uznali i wybrali Go jako dawcę miłości i życia i są z Nim, dla tych, którzy jeszcze się szarpią i wahają w wyborze. Tę pomoc możemy nieść wszyscy, którzy jesteśmy tu z Nim, bo to Jego miłość do nas i dla was daje nam to prawo. Ale nie wszyscy jesteśmy jednakowo oczyszczeni, jednakowo święci, czyli nie w każdym z nas jest jednakowa siła miłości Boga. Mimo to On pozwala nam na pomoc wami, kocha nas całkowicie, a miłość do Niego w nas wzrasta nieustannie i temu wzrastaniu nie ma końca. Według nas to jest niebo, bo On jest z nami, a my żyjemy w Nim, ale to jest nadal doskonalenie się, oczyszczanie, wzrost poznania, mądrości, a przede wszystkim rozwijanie miłości. To jest ciągły ruch, pęd, pragnienie wykazania swojej miłości, i właśnie dlatego On daje nam te możliwości pomagania wam, aby nam dać pole działania, na którym możemy wykazać twórczością, działaniem siłę swojej miłości, a także naprawić swoje błędy, tam gdzie one miały miejsce. Chcę ci powiedzieć o moich wadach. Widzisz, wiele z nich było mi danych, aby trudniej było mi żyć, a więc, abym więcej mogła zdobyć, bo tylko to się liczy, w czym przezwyciężysz swoją naturę, to, czym cię obdarzono w celu przezwyciężenia. Ja miałam trudne zadanie, usposobienie wrażliwe, ale bardzo naiwne. Skarżysz się na moje nietakty. Nie robiłam ich umyślnie. To wina małej zdolności zrozumienia osób o odmiennych od mojej osobowościach. Brak mi było całe życie miłości wyrozumiałej, prawdziwej, głębokiej. Owszem, znalazłam ją w twoim ojcu, ale nie rozumiałam tego. On był taki inny ode mnie, a ja pragnęłam okazania mi uczucia. Jak dobrze cię teraz rozumiem, córeczko? Jak bardzo ci współczuję. Ale z drugiej strony brak prawdziwej miłości ułatwia zrozumienie, gdzie ona jest. Ten głód przyciąga do Boga. I tak jak mnie, tak samo i ciebie doprowadzi do Niego. Wierzę w to. Przecież rozumiesz już, córeczko, że nigdzie we wszechświecie całym nie ma nic poza Nim i Jego miłością, Jego nieogarnioną miłością. Tylko to. Zaufaj Jego miłości całkowicie. Nie bój się polegać na Nim. Zaufaj Bogu, jak my Mu ufamy, o On wie o was wszystko, ale żaden z nas nie ośmiela się wypytywać Go, najwyżej prosi, oręduje, błaga, a poza tym ufa Mu, bo tu jest widoczna w pełni Jego miłość, miłosierdzie i moc.
Nikt z nas tu, kto w jego ręce złożył los swoich najdroższych pozostawionych na ziemi, nie zawiódł się nigdy na jego opiece. Dlatego tak często spotyka się szybko po sobie następującą śmierć ludzi kochających się, że on daje się ubłagać tęsknocie i prośbie tych, co przyszli tu pierwsi. 12. Jesteśmy jednym kościołem, w którym żyje Bóg, a ciało mistyczne Chrystusa wzrasta i wciąż pięknieje. Tu nie ma końca wzrostu, a jest to wzrost miłości w nas. Nią oczyszczamy się i wtedy jesteśmy zdolni do przyjęcia i oddania Mu jeszcze większej miłości. Tego się nie da opisać. Moja droga córeczko, tylko Bóg wie, ku czemu przeznaczył poszczególne dusze. My wiemy tylko, że przeznaczeniem każdej jest dążenie do Boga, do włączenia się w Jego kościół mistyczny, Jego królestwo, ale jakimi drogami Jezus duszę prowadzi, nie wiemy i nie wiemy, jaka droga jest dla niej najlepsza. To jest Jego dzieło. On jest naprawdę z każdym z nas. I mnie prowadził, teraz wiem z jaką niezwykłą delikatnością i miłością, i Ciebie też prowadzi, a w tym wypadku ja staję na uboczu, bo nigdy bym nie potrafiła tak cudownie Tobą kierować jak On. On zna Ciebie jak ojciec, brat, przyjaciel, jak twórca, swoje dzieło zamierzone i stworzone dla wypełniania Jemu wiadomego zadania. Czyż ja mogę tu wkraczać? Wiesz sama, że tylko staram się, jak mogę, mówić Ci o Nim. Pragnę nade wszystko, abyś się zwróciła ku Niemu, zaufała Mu w pełni, pokochała, uwierzyła w Jego miłość do Ciebie, bo przecież pragnę Twojego szczęścia, córeczko. Myślę, że zrozumiałaś, że polski krąg miłości obejmuje wszystkich, którzy tą drogą idą ku Niemu i są włączeni w Jego Kościół, w Jego Królestwo. My sobie wzajemnie pomagamy z największą miłością i braterstwem, albo przecież wszystkiego nie mogę wiedzieć. Tak niedawno tu jestem i tak bardzo związałam się z Tobą, a tu poznawanie też postępuje i rozwija się. Już raz mówiłam, że wiedza w Bogu, to wiedza w prawdzie, ale też nie wszystko naraz. To, co wiem, wiem prawdziwie, ale nie przenikam wszystkich tajemnic Bożych, chyba rozumiesz, że to nie jest możliwe. Bóg wie, jakie będą drogi każdego człowieka. Ale my nie zawsze. Owszem, jeśli chodzi o bliskich nam i drogich, Bóg uchyla nam tajemnicy, a także przyjmuje nasze prośby i błagania, nasze wstawiennictwo. Znamy też Jego miłosierdzie. Ale trudno, żebym się nie niepokoiła o Ciebie. Po prostu martwię się, gdy okazję marnujesz, bo wiem, ile już straciłaś, i wiem, jak się tego tutaj żałuję. To nie znaczy, że cierpię, ale współczuję wraz z Tobą, z racji naszej łączności jesteśmy tak związane, a nasza struktura tu jest tak subtelna, że w jakiś sposób czuję to co i Ty, a kiedy poddajesz się złym myślom, depresji, zniechęceniu, rozpaczy, nasza łączność rwie się i zanika. Wtedy nie mogę Ci już tak pomagać, a to jest duży ból, wierz mi. Trudno to wytłumaczyć. Ale kiedy jest mowa o tym, że Jezus cierpi z powodu obojętności dusz, to jest to prawda, bo chociaż Bóg cierpieć nie może, ale zostaje ograniczony w swojej chęci dawania, pomocy, chociaż to On sam dał ludziom możliwość odrzucenia lub przyjęcia Jego pomocy. Myślisz o moich cechach, które pozostały i po śmierci? Widzisz, my cali, prawdziwi jesteśmy tutaj, tacy, jakimi nas Bóg chciał mieć. Im bardziej w całej właściwej każdemu, pełni, tym bardziej kochający, jaśniejący miłością. Ale i tu jest ciągłe dojrzewanie, rozwijanie się, zbliżanie do Boga. Nie ma tylko możliwości grzeszenia, czyli zaprzeczenia Jego prawom, bo znając je, rozumiejąc i kochając, nie można im zaprzeczać. To tylko na ziemi jest czas wyboru, a ponieważ z własnej winy doprowadziliśmy do tego, więc każdy z nas musi jeszcze raz osobiście, w swoim imieniu wybrać świadomie i poprzeć czynem lub myślą swój wybór, nosząc na sobie ze wspólnej winy wynikłe zaćmienie jak gdyby wszystkich władz duchowych grzech pierworodny. Każdy sam musi wypowiedzieć się życiem, przykładem. Tu są ci, którzy wybrali Jego. Ja tylko zaufałam o i ja wybrałam, potwierdziłam swoje zaufanie, oddając się z całkowitą miłością i ufnością w Jego ręce w czasie ostatniej mojej choroby. Ona mi wiele dała. Zrozumiałam,
że tylko na nim mogę się oprzeć i że on mnie kocha. Że cokolwiek daje, jest to darem jego miłości, bo zbliża człowieka ku niemu, a nawet że to jego delikatność tak kieruje człowiekiem, że ułatwia mu śmierć odcinając 13 powoli jedno przywiązanie za drugim, aż widzimy się całkowicie nadzy, bezsilni, bezbronni, ale zupełnie ukryci w jego ramionach pełnych miłosierdzia. Byłaś przy mojej śmierci, ale nie wiesz, jak lekka była, jak szczęśliwa. Jeszcze nie umarłam zupełnie, a on już był przy mnie. On sam witał mnie i przyjmował jak ojciec, jak przyjaciel, jak opiekun. Jego słowa powiedziane z radością, teraz już na zawsze jesteś ze mną. Ta dobroć, żebym nie zdążyła się nawet przestraszyć. Ta miłość tak rozumiejąca mnie, że przyszła uprzedzić wszystko, obdarować, podtrzymać, uprzedzić przestrach i od razu dawać, tulić do serca, wynagradzać cierpienia, zmęczenie, ból i trwogę ostatnich dni. Nie widziałaś ich, ale były. Tak bardzo się bałam agonii, tyle o tym czytałam, sądu, sprawiedliwości Bożej, na którą zasłużyłam. A zamiast tego przychodzi on i cieszy się, że może mnie mieć u siebie. Czy ty to rozumiesz? Taki jest on. Ty możesz być z nim codziennie. Korzystaj, proś, rozmawiaj. On dla ciebie teraz w życiu na ziemi jest jak ojciec dla malutkiego dziecka. Wy teraz możecie wszystko, bo Jezus tak ogromnie współczuje wam. Mów to ludziom i sama bądź częściej w jego obecności. Nasza współpraca jest pomaganiem ludziom, a pomocą jest też każde zwracanie ich myśli ku Bogu. Tym, którym możesz, czytaj to, co ja ci mówię o Bogu, o naszym życiu, o jego miłości do was i do nas. Utrata każdej duszy jest wspólnym bólem nas wszystkich, trzeba zrozumieć, jaka batalia toczy się o każdą duszę ludzką. Każda jest równie bezcenna i utrata każdej jest wspólnym bólem nas wszystkich. Jest odrzuceniem, zlekceważeniem, pogardzeniem przez drobinę ludzką nieprawdopodobną ofiarą miłości Chrystusa, ogromem miłości, współczucia, miłosierdzia. A ile w tym naszej wspólnej winy? Widzisz, to my powodujemy naszym postępowaniem, mówię o naszym życiu na ziemi to, że tak trudno jest naszym bliźnim uwierzyć w miłość Boga ku nim. Popatrz na Bartka. On zaznał w życiu tyle podłości, zdrady, podstępu i fałszu, że nie jest w stanie uwierzyć, choć chce tego. Jezus chce go mieć i nie jest to niemożliwe, bo Bartek całkowicie kocha Polskę i gotów jest na każde poświęcenie dla niej. Także, mimo iż żyje poza Bogiem i wydaje mu się, że go odrzucił, kocha go, szuka i tęskni, a to szukanie i tęsknota zawsze jest zaspokajane. Miłość wychodzi na spotkanie naszej miłości ludzkiej. Decyduj sama. 28 czerwca 1969. O wiem, że rozumiemy się bez słów, zupełnie, tak teraz, jak i wtedy, w życiu. Tak być powinno. Kiedy jest wspólna miłość i wspólny cel, nie są ważne przeciwieństwa charakterów i drobne zadrażnienia. Przechodzi się ponad tym, co przemijające, nabyte, mało znaczące, na rzecz tego, co jest trwałe, istotne, wieczne. Dla nas sprawy życiowe drobne, codzienne, wynikające z układów, w których się żyje, są niezauważalne, niewarte uwagi. Dopiero przypominać sobie trzeba, jak były one ważne i dla nas samych. Poza tym nie chcemy pozbawiać cię samodzielności decyzji. Chciałabym, abyś ufała nam w pełni, czyli wierzyła nam, polegała na naszych opiniach i radach, czuła się pod naszą opieką zupełnie bezpieczna, lecz nie, abyś straciła chęć do decydowania o sobie. Rozumiesz mnie, prawda? O czy to znaczy, że odmawiacie mi pomocy? O nigdy ci nie odmówimy, ale to jest twoje życie i ty sama za jego przebieg odpowiadasz. Ty wybierasz. Chodzi o wybór, o wolność decyzji, szanujemy ją, jak uszanowano naszą. 14 są ważniejsze sprawy niż zdrowie czy żelazne siły, a to, że nie czujesz się dobrą, jest prawidłowe. Nie jesteś nią, tak jak i wszyscy wokół ciebie. Jesteś po prostu taka, jak wszyscy ludzie, a nie nadzwyczajna. Wszyscy jesteśmy niegodni i nie w porządku względem Boga. Nikt niczego sam nie dokona, a tylko dzięki jego podtrzymaniu.
Nie dziw się jego wyborowi, bo on zna cię lepiej i daje ci taką drogę, na której twoje możliwości, też jego dary, będą lepiej wykorzystane. Ty tylko przyjmuj i wykorzystuj jego dary. Bóg daje według kierunku miłości, a nie wbrew temu, co człowiek do kochania wybiera. Tak i my otrzymaliśmy. Jeżeli nie zakopiesz swojego talentu, spełnisz jego wolę, a wtedy będzie tak, jak tylko może być najlepiej. Ty też rozwijasz się i mam nadzieję, że z taką pomocą coraz szybciej. Nie niepokój się, a poddawaj jego działaniu. To wszystko. Chrystus oparciem w chorobie 29 września 1976 o moja córeczko kochana. Słyszałam twoje myśli o mnie. Tak się stało, jak myślałaś. Chrystus przygotowywał mnie do życia w szczęściu poprzez zniechęcanie mnie do wszelkich wartości ziemskich, podtrzymując mnie i dodając sił. Był przy mnie przez cały okres choroby. Pozostawił mi czas, abym otrząsnęła się z szoku i sama wybrała kierunek, narzekania i rozpaczy czy też oparcia się na nim. Wierzył, że kocham go prawdziwie i nie odrzucę go pomimo nieszczęścia, które na mnie spadło. Jestem mu za to nieskończenie wdzięczna, bo tylko to, co się wybiera na ziemi, ma wagę dla nas na wieczność. Tu nie ma wyboru, wszystko jest jasne, złudzenia i pomyłki nie istnieją, ale też za takie nasze życie, tu, on zapłacił swoją krwią. On i tylko on jest twórcą naszego szczęścia. On zbudował nam dom sam, swoim trudem, swoją decyzją, swoją miłością do nas. Jeśli możesz, pamiętaj o tym. Trzeba mu naszej miłości, wierności, zaufania w próbach, wtedy kiedy możesz mu swoją postawę wykazać pamięć i wdzięczność. A tobie potrzebna jest nieustanna świadomość jego obecności, a więc jego miłości, którą cię otacza i chroni. Bądź w niej zanurzona, chciej w niej żyć świadomie, a więc odczuwając jego kierownictwo, przyjmując jego miłość i odpowiadając na nią. Córeczko, staraj się rozmawiać z Chrystusem, mów mu o swojej miłości i zaufaniu i słuchaj cicho i w skupieniu odpowiedzi. On pragnie żyć z nami, brać udział w naszym życiu, radzić i wspomagać. Proszę cię, myśl o nim, do niego zwracaj się po rady, słuchaj. Dlatego, że on nas kocha. 19 marca 1977. O witaj, córuś. Cieszę się, że myślisz o mnie. W przypływie braku zaufania do słów matki, że jest z Panem, zaczęłam się martwić, że nie zamawiałam mszy żałobnych za mamę, że może były one potrzebne. Chcę ci tylko powiedzieć, żebyś się nie trapiła. Od początku jestem w Królestwie Chrystusowym, w naszym prawdziwym domu. Widzisz, Chrystus Pan nie żąda doskonałości, a tylko miłości. Miłość swoją możemy okazać Mu jedynie poprzez przyjęcie Jego woli, jeśli nie z radością, to pokornie, z ufnością, że On wie, co robi i że nas kocha. Trudno przyjąć paraliż i takie szpitale, i taki dom dla przewlekle chorych, w jakich ja byłam, z radością, ale przyjęłam to jako wolę Boga i postanowiłam szukać pociechy i oparcia u Jezusa. On był tym tak wzruszony, taki szczęśliwy, taki za mnie dumny. Tutaj to zobaczyłam i zrozumiałam, że żadna możliwa świętość ludzka nie jest dostateczną opłatą za wstęp do żywota wiecznego. Za nasze szczęście w domu Ojca zapłacił On swoją ofiarą. 15 My tu przybywamy nie za zasługi własne, ale dlatego, że On nas kocha, a białą, najczystszą z szat, która umożliwia nam przyjęcie takiego ogromu szczęścia, jest miłość do Niego. Ufna pewność Jego miłości pomimo wszystko wystarczyła Chrystusowi, aby wprowadzić mnie do swego królestwa. Odeszłam od Ciebie z Nim i On wprowadził mnie do swego domu. Od przejścia, czyli śmierci, czyli niezauważalnego momentu, w którym On przesłonił mi cały świat i Jego, już jawna, miłość ogarnęła mnie. Jestem zawsze z Nim i nigdy nie będę już samotna i nieszczęśliwa, a nieustannie w pełni radości, pełni miłości i szczęścia naszego, tu. Także modlitwy za mnie nie są mi potrzebne do zbawienia, ale proś mnie, córeczko, o pomoc, o wszystko i włączaj mnie w swoje modlitwy, będziemy się modlić za ludzi wspólnie, ty i my. Narodziny dla nieba w 3. rocznicę śmierci.
O błogosławieństwo daję Ci w tym dniu, który jest trzecią rocznicą mojej śmierci, moich prawdziwych narodzin, przejścia do życia wiecznego i przyjęcia do Jego wspaniałego Królestwa. Nigdy nie zapomnę, córeczko, Twojej troskliwości i ból, który Ci w tym dniu zadałam, pragnę złagodzić, zatrzeć wspomnienie tego przeżycia. Dlatego proszę Cię, nie rozpamiętuj go, nie staraj się przypominać sobie nastroju i atmosfery tamtego szpitala, bo to była dla nas obu Golgota, a staraj się wyobrazić sobie to, co ja Ci mojej śmierci opowiedziałam. Przypomnij też sobie radość, którą odczułaś. Nie chcę, abyś w każdą rocznicę płakała. To najuroczystszy dzień w istnieniu tych, których Jezus witał i przyjmował do siebie. To wejście na królewskie wieczyste gody, a dla mnie to było szczęście tak niespodziewane, niewyobrażalne. Sama zobaczysz, wierzę w to, że jest to najcudowniejsza chwila, koniec próby, cierpień, tęsknoty, lęku i niepewności, koniec Boga dla nas.